Lodia przyjechała do Legionowa. No i niespodziewanie wygrała 3-0. Tak naprawdę z drużyną, która aspiracjami raczej zmierzała do awansu, ale ten początek coś im nie wyszedł. Trenerze, jak to się stało, że wygraliście? Znaczy, oczywiście jechaliśmy tutaj tylko po 3 punkty. Wiadomo, wiedzieliśmy też, mieliśmy swój plan na mecz, wiedzieliśmy, że Legionowa jest w budowie, tak? Tam dużo zawodników odeszło, wielu przyszło, tak? Zmieniło się bardzo dużo. Potrzeba im, wiadomo, trochę czasu na zgranie. Też to wykorzystaliśmy w pewnym stopniu. Cieszę się, że w większości został, bo my też jeszcze budujemy się, jesteśmy w trakcie budowy, bo wiadomo, że dostaliśmy informacje dosyć późno, że jesteśmy w tej trzeciej lidze. Dlatego bardzo podwójnie tak cieszy to zwycięstwo. Wydaje mi się, że chyba zasłużone, bo mimo, że może Legionowa gdzieś tam dominowała, ale nie stworzyła żadnej klarownej sytuacji. Troszkę nam skomplikowała czerwona kartka plany, ale myślę, że chłopaki wykonali maksimum. Także zasłużone 3 punkty, bardzo się cieszymy i wracamy do Elbląga. Skupiamy się już na następnym meczu. No właśnie, że...